Słyszałeś o tragedii Blendera z agencji? Nie. Tak myślałem. Tej opowieści nie usłyszysz od kompetytywnych graczy. To legenda Smogonu. Blender był doświadczonym graczem Showdown, tak potężnym i tak mądrym, że używał boksów, wpływając na swoją drużynę, by mieć więcej Pokémonów. Miał taką wiedzę o boksach, że te stworki, których chciał używać, brał dodatkowo do teamu. Rzeczywiście mógł brać do drużyny więcej niż 6 Pokémonów? Tajemne sekrety Showdown prowadzą do wielu umiejętności, uznanych przez niektórych za nienaturalne. Co się z nim stało? Stał się tak potężny, że jedynym, czego się obawiał, było pokonanie przez Joeya, co się oczywiście stało. Na nieszczęście nauczył go wszystkiego, co umiał. A wtedy Joey zniszczył jego drużynę w 148 turze. Ironia. Miał 24 Pokémony, a nie ma żadnego. Można nauczyć się takiej potęgi? Nie można od graczy. Drodzy Państwo, witam Was. Dzisiaj towarzyszy mi pan Papa Garbodor. Witam, witam i o zdrowie pytam. A zdrówko jest bardzo słabo. Dziękuję za pytanie. Szanowni Państwo, jak widzieliście we wstępie, istnieje na Showdown możliwość grania więcej niż 6 Pokemonami w drużynie. A w jaki sposób? No to dowiecie się już za chwilę. Nie zapomnijcie rozgromić butonu odłapkowania, a także wpaść na kanał do Papy Garbodora, gdzie jest już dostępny bliźniaczy film, tym razem po angielsku. I u Papy Garbodora graliśmy z tierami OU, UU oraz niżej, natomiast u mnie będzie to RU, NU oraz niżej. Przejdźmy do stworzenia naszej drużyny. Żeby szanse były w miarę wyrównane, weźmiemy 6 Pokemonów z tieru RU, 4 z tieru NU oraz 2 z jakichkolwiek tierów poniżej. Szanowny Papo Garbodorze, czy jesteś gotów? Jak najbardziej, gotów się też urodziłem. Myślę, że jako gospodarz tego programu powinieneś wybrać pierwszy. Dobrze. To pozwól, że natychmiast wybiorę Barraskiude. Może zacznijmy od Pokemona, którego nie używałem chyba nigdy, Virizion. Dobrze, dla wyjaśnienia oczywiście Papa nie może skorzystać z Barraskiudy, ja w tym wypadku nie mogę skorzystać z Viriziona. Następnym Pokemonem, którego Papa nie będzie mógł użyć, jest moja ulubiona ewolucja, czyli Espeon. Mój Pokemon to Exploud. Zwany również Explodem. Oczywiście następny to moc we własnej osobie, czyli Hitmonlee. Zrobię tutaj odniesienie, żebyś mógł wrzucić kartę w tym momencie, proponującą inny film, a mianowicie twój film z Spurdo, w którym, mówiłem, że Dragalagę w dupę tam z Dragalagę, więc go weźmiemy. Ostatnio popełniłem ten błąd, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to obejrzyjcie odcinek u Papy Garbodora, ale tym razem tego błędu nie popełnię, więc biorę Indeedee. Biorąc pod uwagę mój filmik, nauczyłem się, że ten Pokémon jest bardzo użyteczny, więc biorę Slowkinga. Na pewno przyda mi się coś twardego do chłonięcia ruchów, więc Steelix będzie moim kolejnym wyborem. Niech będzie na przykład kable. Znaczy ten, Xurkitri. Okej, moją specjalną tarczą będzie Comfy, którego wziąłeś ostatnio ty do swojego teamu. Ujujuj, który... Spoiler, albo dobra, bez spoilera. To ja wezmę chyba najpopularniejszego Pokemona z Ariu, czyli Arcanine. Jako, że mamy już 6 Pokemonów z Ariu, to przejdziemy teraz oczywiście o tier niżej. Pokemonem z Enyu, którego bardzo chcę wziąć, jest Gastrodon. No dobra, tutaj oczywiście nie mogę po prostu przepuścić tej okazji, zanim mi go zjońkujesz, więc moim Pokemonem jest Whimsicott. Jako, że nauczyłeś mnie, jak bardzo potężny jest galariański Weezing, to ja wezmę kantońskiego Weezinga. Szanujmy się i wezmę Garbodora. W
W takim razie wezmę może coś, co jest po prostu szybkie i w razie czego rozrzuci sticky weby, czyli Ribbon B. No to niech będzie Claydol. Zatem moim ostatnim Pokemonem będzie chyba mój ulubiony roślinny typ z pierwszej generacji, czyli Tangela. Dobra, to ja wezmę Porygon 2. Okej, okay, moim kolejnym wyborem będzie mój ulubiony lodowy Pokemon z pierwszej generacji, czyli Jinx. Dobra, ja wybiorę w takim razie Pokemona o nazwie... Jezus, jakoś... Ten kot. Lipart, o. Okej, okay, wezmę Pokemona, którego co prawda bardziej wolę w tej wcześniejszej formie, ale skoro już tutaj jest, to dlaczego nie? Magmortar. Co ja wybieram, to kontynuacja z wcześniejszego filmiku, tylko że o ewolucję niżej, Combusken. Tak też myślałem. Z takim potężnym składem będziemy ruszać na budowanie drużyny, więc do zobaczenia za chwilę. Okej, drodzy Państwo, jesteśmy już gotowi do pojedynku. Proszę bardzo, tak wygląda mój skład. Nie będę Wam oczywiście czytał, co się tutaj znajduje. Musicie sami sobie zobaczyć. Po prostu chodzi o to, żeby Papa Garbodor nie wiedział dokładnie, co na niego przygotowuje. Niektóre sety są bardziej sytuacyjne, inne bardziej trolujące. Zobaczymy. Być może... Nie będzie tak źle. Jak widzieliście, bardzo polegam na tym Pokemonie, nie mogę go stracić, choćby nie wiem co. No i tych sweeperach, bo bez nich będzie ciężko. Gdybyście się zastanawiali, w jaki sposób można walczyć z kimś, mając więcej niż 6 Pokemonów, wyzywacie konkretną osobę, nie da się tego zrobić z kimś losowym, wybieracie konkretną osobę i tutaj mamy custom game. Potem wybieramy naszą drużynę, musi być to box, nie może być to zwykły team i... Oczywiście challenge. O Jezus Maria. Coś niesamowitego. Także do zobaczenia za 1,5 godziny, jak już skończymy. Ja bym może spróbował tobą. Magmortar. Dragalag, oczywiście. I w dupę z tym Dragalag. Nie używaliśmy żadnych Zykrystali, żadnych Mega Ewolucji, żadnych Dynamaxów. Mówiąc szczerze, to... Chyba zrobię po prostu to. Bardzo dobrze. No całkiem sporo. I właśnie sobie zdałem sprawę, że będę miał problem z T-Spikes. Twój Spike Absorber to Levitate, tak. Więc chciałbym tylko zaznaczyć tutaj dla wszystkich widzów, że Entry Hazards, jak wiemy, w grach pod tytułem 6x6 są bardzo wkurzające, ale w 12x12 to już w ogóle jest to... eskalowane do poziomu dziękuję, nie chcę grać. Jestem ciekaw, jak zadziała ten ruch. No, zrobił, szczerze mówiąc, więcej niż się spodziewałem. Bardzo bym chciał bezpiecznie wyjść tym Pokemonem. Ribombę. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że jesteś spinnerem. Czyżby klejące pajęczyny? O, Quiver Dance. Jestem ciekaw, co wyjdzie z tego. Bugbuz. Mamy Saszyńskiego. Ach, oczywiście, fake out, no bo jak? Hopsa lala. Cóż, teraz albo nigdy. Myślę, że jeszcze ten fake outcik mi się przyda. O, i tak nie miałem za dobrego ataku, żeby cię tym, że tak powiem, pierdelnąć. Mam nadzieję, że to wystarczy. I niestety nie, aczkolwiek przynajmniej spec attack drop. I Toxic Poison teraz będzie elegancko wchodził. Dragalagę w dupę z tym Dragalagę, zrobił swoje. My niestety już nie żyjemy. Spróbujemy. Zrobimy tak, ponieważ ja tam lubię swój speed. Na szczęście się udało. Ajajaj. No to jest trochę niemiłe, trzeba przyznać temu panu. Oczywisty cios jest oczywisty, ale co poradzić. Arcanini. ICBAM, oby nie sfrizował. Myślę, że w takiej sytuacji to będzie najlepsze wyjście. Szczerze to chyba nie mam lepszego wyboru. A, dobra, Toxic Speakers. Uuu. Tutaj oczywiście wziąłem pod uwagę to, że mój przeciwnik ma Setera Psychic Surge, więc dałem sobie Expanding Force, mimo tego, że sam nie używam tego terrainu. Bo to tylko 10 BP niżej. O, dzięki. Ty, Angela, swoją drogą jestem ciekaw, czy przez to, że ci przywróciłem ten speed, czy dasz radę mnie teraz wyprzedzić. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie mam takiego zamiaru, bo twój Toxic Spiker umarł, a ja mam... Jerby Dower. Uważam, że mimo wszystko to jest chyba najlepszy wybór. Okej.
Ja tutaj sobie pobiorę trochę żytka. Domyśliłem się, że będzie teraz Lifeheart, więc Dazzling Gleam, dziękuję. W takim razie postaramy się obudzić. Śpiący Claydol to dobry Claydol, czas na Tangele. Kurwa! Baby! Pokémon is a game of skill. Okej. No w sumie to my tu robimy całkiem kupalsko, więc... Arcanine, bardzo dobrze, że się tak stało, nie inaczej. Muszę niestety tak zrobić. I kappa. Uuu! Żegnamy Magmortara. Przynajmniej mam taką nadzieję. Niestety obawiam się, okay, że to koniec mojego przyjaciela Espiona. A szkoda. Calm Mind miał czy nie miał? Nie miał. A, czyli mój Lifeheart play był bez sensu. Okay. 12 na 12 faktycznie pokazuje, jak dobrze umiesz myśleć długoplanowo, bo 6 na 6 to jeszcze powiedzmy, że jest jakiś plan, ale wiesz, skończ się na tym, że i tak 5 Pokemonów jakby po tym, jak jeden zginie, a nie 11, jak jeden zginie. Więc tak, tak, tak. Hitmonlee, no to możemy się spodziewać soczystego knock-offa, jak to mówią. Bądź White Herb Bullcup? Nie Bullcup, co ja gadam, Curse. To jest dodatkowy speed, dodatkowy atak i dodatkowy defense w jednym ruchu. No ale akurat na to jakby nie wpadłem, nie mam Curse'a, ani nie mam również tamtego przedmiotu. Wchodzi Virizion. Doskonałe przewidywania! A, Virizion w sumie mi był dosyć potrzebny na Gastrodona. No nic, mówi się trudno i płynie się dalej, jak to mówiła rybka Dori. Oczywiście jest to Pokémon, którego nieziemsko się wręcz obawiam. Niestety nie mam lepszego wyboru. Substytut, no proszę. Ale mam na to dobrą kontrę. Sludge Bomb. Widzę, że nie wymiękasz. Otóż to. I nie bez przyczyny wcześniej zmieniłem na Tangele, kiedy był tylko jeden Toxic Spike. Spróbujemy. Okej. Okay. Psychic Surge blokuje Priorities. Czy to oznacza, że mój Prankster jest uznawany za Priority? Nie widzę tego na pierwszy rzut oka. Najwyżej się okaże, że dupa. Ta. Idealnie. Dałeś się złapać prosto w moją pułapkę z Hyper Voice'em. Powiedziałem, że mam idealną kontrę na tego twojego suba. Tu mi się wydaje, że Expanding Force za 160 to nie jest jakiś wielki problem. Spróbujemy Energy Ballem, niestety nie robimy za dużo. BOOM! No, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że wygram tę grę głównie hazardami. Oj, co to za drop? Panie, szanujmy się. Przyjmiemy Expanding Force to the Face. Panie, Energy Ball, okej. Okay. Jestem ciekaw, czy to w ogóle ma jakiekolwiek szanse powodzenia. Co za moc! Steel Roller. Earth Power, tego się nie spodziewałem. Obawiam się, że na nic więcej mi się Steelix nie przyda. Steelixior ma też Dragon Dance, co jest całkiem zabawne, ale prawdziwe. Owszem, myślałem nad Dragon Dance'em, ale uznałem, Steel Roller będzie ciekawszy. Nie no, Steel Roller jest ciekawy, nie widziałem nigdy tego ataku używanego. No bo jest bardzo sytuacyjny, właśnie o tym mówiłem wcześniej. Także jeden Knuckoff i Claydola nie ma, bardzo dobrze. Arcanine to oczywiście coś przerażającego, ale co poradzić. No tak, czyli tradujemy pół życia za Hitmonlee. O! A to ciekawe. Thunderbolt oczywiście, bardzo dobry damage, bardzo dobry. Czyli, czy to jest Spexoliński? Uuu! O Jezu. 52-54, oczywiście. Użyjmy tego jeszcze, tego w ogóle nie użyłem w tej walce. Zrobimy coś takiego. Calm Mind, oj. Tailglow już nie istnieje na tym Pokemonie, więc niestety to jest do śmieci. Aj! Niestety jedyna rzecz, o której nie pomyślałem robiąc ten team, to to, że mój gimmick z tym Pokemonem absolutnie nie działa. A jako, że i tak go nie będę mógł zrobić, nieważne co, tak mi się wydaje, to mogę wam powiedzieć tobie i twoim widzom, że dałem Blunder Policy Hypnosis. O proszę. Z cichą nadzieją, że nie trafię raz, żeby dostać specjal, znaczy speed boost, a potem wszystkie inne trafię. No i tutaj mamy Rindobar. Kurde, mało przy brakowało. Przy 1112 specjal ataku to Rindobery to powiedziało dzień dobry i tyle. No niestety, Zirkutri stracił Tailglow i stracił Z Hypnosis.
Ale... coś tu robi ten kablowy przyjaciel. Ale coś przyjmie Thunderbolt. Co za moc. Oczywiście poświęcamy Magmortara. A kolejny flip turn. Dziwny wybór, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że masz Stealth Rocky oraz Toxic Spiky. Tak, to prawda. Ale niestety mam albo to, albo jeszcze parę innych ruchów, które... no żaden z nich nie jest Liquidation. Dobrze gada, polać mu. Oczywiście Protect, mogłem to przewidzieć. Śmieszna sprawa, że mimo to... jesteś szybszy. Come on, baby. Sasz. Bałem się Lovely Kissa. To akurat nie był jakiś wielki problem dla mnie. Oczywiście jest Draining Kiss, który... o, ale tutaj wejdzie ten... proszę, proszę. Hio! Żyjemy, dobrze, dobrze. Oczywiście Protect. Mogłem przewidzieć znowu, Boże, jedyny. Tyle z Comba Scana, niestety nie jesteśmy szybsi niż Triage. Zastanawiam się, co Porygon 2 może mi zrobić. Spróbujemy tym. Tak, jest, doskonale. No dobra. Spróbujemy, może się uda. Święcamy Arcanine'a na Flipterna. A, Close Combata, okej. Okay. Zakładam, że jesteś banned. Co mi się średnio podoba, szczerze mówiąc. Obawiam się, że to jest chwila, w której Comfy musi odejść. Oj, 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 critical hit. I mimo wszystko dalej żyjemy. Game of skill. Oddaj mi to HP. 3 kontra 2 zostały. Co prawda po następnym ruchu przez Petera zostaną 2 kontra 2. Na szczęście mamy potężne... Stealth Rocky na naszą korzyść. Tak jest! Wydaje mi się, że przeżyjemy jeden atak. Niestety jest to chwila, w której nie mogę zmienić Pokemona, ale wciąż robimy bardzo dużo. No dobra, jeśli przeżyję chociaż jeden twój atak, to ten Boomburst powinien cię wykończyć. Wszystko w rękach 10% zamrożenia. I niestety się nie udało. No, to było naprawdę stresujące zakończenie, ponieważ mój Porygon, co prawda, wydaje mi się, że zwolowałby cię do zera, no ale znamy RNG i znamy problemy tej gry, więc... Biorąc pod uwagę, że miałem Lovely Kiss i Nasty Plot na Jinx, to chyba dałbym radę go pokonać. A, jeszcze miałeś Nasty Plot. No tak, no to dobra. No okej, okay. Good game. Oj tak, GG. Tak czy inaczej było bardzo ciekawie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądała nasza pierwsza walka, to koniecznie wpadnijcie do Papy Garbodora na kanał. Rozgromcie butonik od łapkowania, zasubskrybujcie nas obu, żeby nie przegapić następnych filmów Showdown. I to by było na tyle. Wszelkie linki macie w opisie. Do zobaczenia. Bye bye. See you.